Zdrowie. To jest taki stan, kiedy jesteś w pełni zadowolony z życia i zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia, a dzisiaj jest Dzień Zdrowia Międzynarodowy, to zgodnie z ich definicją jest to pełny dobrostan, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, jak i społeczny. To znaczy, zdrowie to jest to, co my wszyscy chcemy mieć. I ze zdrowiem medycyna nie jest związana bezpośrednio. Medycyna jest tylko nauką. Natomiast nam jest potrzebne zdrowie, kochani. Nie jest powiedziane, że medycyna się nam nie przydaje. Medycyna może być nam bardzo przydatna. Natomiast medycyna nie pozwoli nam zachować zdrowia. Zdrowie to my możemy sami wywalczyć, możemy zadbać o swoje zdrowie. Żaden lekarz nie zadba o twoje zdrowie. Żebyś był zdrowy, to masz ty zadbać o siebie. Z drugiej strony, tym zdrowiem mogą się zajmować też inni ludzie, nie tylko lekarze. Przy okazji, te cudotwórcy też mogą być, tacy jak ja. No i zapraszam, te cudotwórcy. Jeszcze mówię? Jeszcze nagrywa się? To chciałem dodać jeszcze, że oprócz cudotwórców, jak się nie nagrywa, to mogę powiedzieć, już się nie nagrywa, to wam powiem. Oprócz cudotwórców ogromną rolę odgrywają na przykład diagności, albo wróżbici, albo na przykład dietetycy, albo na przykład diabetolodzy. Kochani, jaką oni rolę odgrywają, jak się nie nagrywa, to wam powiem, że wyszedłem z cukrzycy po paru latach. Nie dzięki medycynie. Nie. Nie dzięki medycynie. Dzięki człowiekowi. Dzięki lekarzowi. Lekarz to nie medyk. Medyk to jest ten, co się medycyną zajmuje, a lekarz się zajmuje człowiekiem. Pewien lekarz się mną zajął i wyszedłem z cukrzycy. I przy okazji schudłem 25 kg. I nie palę. Nie palę. I nie piję. I dobrze się czuję. A w ogóle to dalej to was nie będę informował, co jeszcze. Zdrowie. Bądźcie zdrowi.